dziwnie, nie? Badałam próbki śluzu. Myślę, że potrafię znaleźć antidotum. To dobrze. Zaraza w armii bywa bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane. I dostanę medal w kształcie ropuchy? Nie mamy takiego medalu. Geralt? Nic ci nie jest? Co ty masz na twarzy? Długa historia. My tu czekamy, poopowiadacie sobie później. Tak, dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa. Ładniutka ta medyczka, a zupełnie nie wygląda jak uczona. Według ciebie wszystkie uczone kobiety są brzydkie? No, czym jak czym, ale urodą nie grzeszą. No co, nie jest tak? A jakże, brzydka jedna w jedną. Paskudne, że nawet kijem by człowiek nie tknął. Ale ta jest inna, wyjątkowa. Szczęścia z ciebie, Wiedźminie. Widziałem, jak na ciebie patrzyła, całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się, tobie też się podoba, co? Tylko ślepcowi by się nie podobała. No wiadomo, a wiedźminy mają ponoć zmysły wyostrzone. Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat, dlatego uważajcie z dawkowaniem. Każdemu choremu zaaplikujcie po 2 krople do posiłku 3 razy dziennie. 3, góra 4 dni powinno być po zatruciu. Dziękuję w imieniu Redani. A więc służysz teraz Redańczykom? Służę ludziom. Leczę ich. Tak się złożyło, że po redańskiej stronie. Ale Nilfgaardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo Kedweńczykom, Temerczykom, Elfom, Krasnoludom czy Niziołkom. Przecież mnie znasz. Pomijając incydent w kanałach, ostatni raz widzieliśmy się chyba w zimie. Tak. Wtedy, kiedy szalała tam Katriona. Mam wrażenie, jakby to było 100 lat temu. Co się z tobą działo? Cóż, wyjechałam z Wyzimy i wróciłam do Oxenfurtu. Zrobiłam doktorat, a potem otworzyłam własną praktykę. A kiedy zaczęła się wojna, siłą wcielili mnie do sztabu medycznego redańskiej armii. No a co teraz? Ildradowit nie żyje? Wojna jeszcze się nie skończyła. Panuje chaos. Wciąż jestem potrzebna. Ale nie narzekam. Teraz przynajmniej mieszkam u siebie i leczę ludzi. Ale zawsze muszę być gotowa, że Redańczycy przyjdą do mnie z jakimś arcyważnym zadaniem. Tym razem ja potrzebuję twojej pomocy. Domyśliłam się, że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. Mów, co cię sprowadza. To ma jakiś związek ze znamieniem na twojej twarzy? A, no i musisz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w kanałach. Od czego by tu zacząć? Okazało się, że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą, a ropucha naprawdę była królewiczem, do tego z Ofiru. Aha, a ja jestem kowirską księżniczką. To najprawdziwsza prawda, przysięgam.
Kiedy zabiłem ropuchę, zjawili się ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem i mnie pojmali. Z opresji uratował mnie niejaki Gaunter Odin. Kto to? Sam nie wiem do końca. Pomógł mi wydostać się z tarapatów i teraz oczekuję, że w zamian spełnię 3 prośby pewnego szlachcica. Na początek mam przywołać ducha jego brata i sprawić, żeby wybawił się za wszystkie czasy. Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić? Na razie się o to nie martwię. Najpierw muszę znaleźć jego grób i go przywołać, a potem zobaczymy. Chyba nie myślisz o nekromancji. To niesamowicie ryzykowne. W grę wchodzi wyższa magia. Odin powiedział mi, co należy zrobić, żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziejek. Dał mi, powiedzmy, preparat, który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy. Kadzielnicę da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim. Mogę ci przynieść. Dzięki. Nie ma za co. Ale i tak mi się to nie podoba. Też nie jestem zachwycony, ale nie mam wyjścia. Muszę przywołać tego ducha. Rozumiem. Kto to? Brat Olgierda von Everec. Von Everec? Na 3. roku musieliśmy wybrać jakiś fakultet. Miałam do wyboru złote myśli hierarchów albo słynne rod Redani. Wybrałam to drugie. Jest! Von Eyegrid, von Esteken, von Everec. Brat Olgierda miał na imię Witold. Spoczywa w rodzinnej krypcie przy dworze. Dzięki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Idę. Piszą, że ta krypta to prawdziwe dzieło sztuki. Wiesz co? Chętnie zobaczę ją na własne oczy. Przyniosę kadzielnicę. Spotkamy się przy wejściu.
grzesznikiem. Do wyglądasz. Zjedźcie. Nie znałem cię od tej strony. Jakiej? Czy ja wiem? Romantycznej. Zwykle widuję cię wśród bandaży i medykamentów, często umazaną we krwi. Bo zwykle przychodzisz, kiedy jestem w pracy. Teraz nie jestem. Czekam na ciebie i plotę wianek na wesele. Nie wiedziałem, że wychodzisz za mąż. Nie jak w tasie. Moja przyjaciółka. Ten wianek jest dla niej. A właśnie, może poszedłbyś ze mną? Pewnie. Czemu nie? No, to świetnie. Jesteśmy umówieni. Pamiętałaś o kadzielnicy? Owszem. Żołnierze o mało mnie nie przyłapali, jak ją wynosiłam w torbie. Nie byłam pewna, do czego jej użyjesz, więc wzięłam też mieszankę bursztynu, anyżu i jałowca. Nieźle kopcą. Dziękuję. Mogą się przydać. Idziemy? Chodźmy.
Księga nie kłamała. To miejsce robi wrażenie. Prawda. Szkoda, że jest takie zaniedbane. Ród podupadł. Pewnie nie mieli pieniędzy na utrzymanie. Trochę tam strasznie. Nie musisz tam iść ze mną. Możesz tu zaczekać. Tak chyba będzie lepiej. Jakby coś się działo, to krzycz. To nie krypta, a prawdziwe mauzoleum. Ciekawe, czy to już koniec niespodzianek. Muszę się tu rozejrzeć.
napis na płycie zatarł się prawie zupełnie. Raczej nie jego szukam. Eulalia von Everetz zmarła w 1250 roku.
starych obyczajów palono je na cześć zmarłych. Znicz. Według starych obyczajów palono je na cześć zmarłych. Witold von Erl, syn Bogumiła i Krystyny. To nie wyszukam. Pora rozpocząć rytuał. Muszę okadzić wszystkie sale w tej krypcie. Życie i śmierć, płomień i krew. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Wróć do świata żywych, ty, coś go opuścił. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Życie i śmierć, płomień i krew. Teraz trzeba zapalić znicz. Płomień i krew. Życie i śmierć. Przybądź ty, którego przynoszę krew. Płomień i krew. Życie i śmierć. Przywołałeś mnie, kimkolwiek jesteś. Nazywam się Geralt. Przybyłem, żeby obudzić ducha Witolda von Everett. Kim jesteś i po co tu przybyłeś, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie opuścisz tego miejsca żywy. Jesteś duchem Witolda? Kto pyta o mojego wnuka? Nie to jest ważne, honorato. Interesuje mnie, skąd ten człowiek wziął krew naszego rodu. Bo tylko krwią Everettów można zbudzić duchy Everettów. Prawda to. O ile wiem, z naszego rodu przy życiu pozostał jedynie Olgierd. Mamy zatem do czynienia z człowiekiem, który przelał krew twojego wnuka, Kiejstucie. Żaden z was nie jest Witoldem? Przybywam tu właśnie z polecenia jego brata, Olgierda. Wkrótce spotkasz się z Witoldem. Natomiast nigdy więcej nie zobaczysz już Olgierda. Głupcze! No i co ty na to? Zawzięte skurwysyny z tych Everettów, co?
Kim jesteś? Tym, którego szukasz. Witold von Everetz, brat Olgierda. Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mnie nie swędzą. Nie chciałem się bić z twoją rodziną. Sami zacząłem. Jestem martwy, ale nie ślepy. Chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz z tymi przemądrzałymi kutasami. No i z babcią. Zresztą, co mogłeś im zrobić? I tak nie żyją. A teraz mi powiedz, skąd miałeś krew Olgierda? Jeżeli zrobiłeś mu krzywdę, zabiję cię. Dostałem ją od pewnego człowieka, ale to nieistotne. Mam do ciebie sprawę. Jestem trupem i nie obchodzą mnie twoje ważne sprawy. Jedyne, czego mi brakuje po śmierci, to dobrej zabawy. Uciech ciała, że tak powiem. Ale cóż... Mówisz, że lubisz się zabawić. To się dobrze składa. Przysyła mnie twój brat. Naprawdę? Co u niego? Czego ja bym nie dał, żeby się z nim zobaczyć? Chociaż raz. Nie spotkasz się z nim, ale może uda ci się jeszcze coś przeżyć, co dla nieboszczyka powinno być ciekawe. Rzeczywiście, jest ciekawe. Mów, o co chodzi? Nie chcę być wścibski, ale ciekawi mnie, jak umarłeś. Tam nie kryguj się. Ludzie lubią takie historie. Też bym lubił, gdyby nie to, że to mnie wtedy zabili. No, to jak to było? W czasie podjazdów zwykle bywało tak, że się zajmowało siedzibę wójta i kazało miejscowym łyczkom gorzałkę przynosić. A i dziewek nie brakowało chętnych do swawoli. Nigdy. Niestety, zdarzyło się, że jednego razu wpadliśmy w zasadzkę. 5 na 1 przypadało. No i zabili mnie. Dębowym stołem rozgnietli czaszkę o ścianę, jak skorupkę jajka. Wyobrażasz sobie?
Szczerze mówiąc, nie znam Olgierda zbyt dobrze. Możesz mi coś o nim opowiedzieć? Olgierd to wspaniały człowiek. Prawdziwy kozak. Drugiego takiego nie znajdziesz w całej Redanii. Najlepszy i do wojaczki, i do zabawy, i w ogóle do wszystkiego. Szczeniakami byliśmy, a już się zdarzało podjazdy na wojnach robić. Przygraniczne wsie srały w portki na samo słowo Olgierd. Byłem jego zastępcą i mieliśmy oddanych kompanionów, którzy by w ogień za nami wskoczyli. I niby czym różniliście się od pospolitych bandytów? No, wasz słowa. Niektórym, co z nami przestawali, rzeczywiście tylko bitki były we łbach, ale nie Olgierdowi. Na pewno nie jemu. On zawsze był świata najbardziej ciekawy. Wszystko go interesowało. Księgi czytał, obrazy lubił. No i narzeczoną miał, piękną jak sen. Wykonuję dla Olgierda pewne zadanie. Mam sprawić, żebyś się wybawił za wszystkie czasy. Naprawdę? No, to jest brat, powiadam ci. Nawet po śmierci o mnie pamięta. To jest brat. Stary, dobry Olgierd. Ile mamy czasu? Myślę, że w jedną noc się uwiniemy. Wybornie. Czekaj no, tylko wezmę szabelkę. Niech to szlak trafi. Jesteś duchem. Nie możesz chwytać przedmiotów. Ciągle o tym zapominam. Zaraz. No to jak się mam niby bawić? No jak? Ani kufla wziąć do ręki, ani szabelki, ani panny porządnie przycisnąć w tańcu? Musisz się jakoś bez tego obejść. Idziemy. Nie, nigdzie nie idę. Miałeś sprawić, że się wybawię, tak? Tak? No, to wymyśl coś, żeby mi to umożliwić. Niby co? Ożyw moje ciało. Nie potrafię. Poza tym chyba zaczęło się już trochę rozkładać. Esteta. No to wymyśl coś innego. W takim stanie nigdzie nie idę. Może mógłbym tu kogoś sprowadzić. A ty mógłbyś pożyczyć sobie jego ciało na jeden wieczór. A, chcesz, żebym kogoś opętał? No, tak. Powiedzmy, że się zgodzę. Czyje by to było ciało? Nie wiem, może któregoś z ludzi Olgierda? Albo jakiegoś wieśniaka, który zgodziłby się to zrobić za pieniądze. O, co to, to nie. Nie będę właził w skórę kompana albo jakiegoś wioskowego ciury. Ja mam lepszy pomysł. O nie, nie. Nie ma mowy. Tak? A właśnie, że tak. Geralt, zbudź się. Jak nie otworzysz oczu, użyję soli trzeźwiących. Warto było umrzeć, żeby sobie poleżeć na takich cudnych kolankach. Co też tam musi ukrywać się wyżej? Zwariowałeś? Oczywiście, tak. Jak tylko cię zobaczyłem. Jeśli obiecasz, że pogładzisz mnie po gębie jeszcze chwilę, gotów jestem całą wieczność spędzić w ciele kundla, który łasi się do twoich nóżek. Geralt! Co się z tobą dzieje? Jestem Witold, nie Geralt. Co? No dobra. Poczekaj chwilę. Zdecydowanie nie lubię być opętywany. Nie zemdlałbyś, gdybyś tak się nie bronił. Geralt, możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? Wybacz, Shani. Witold von Everetz mnie opętał. Co? No, nareszcie gadasz sensem. Zamknij się.
nic nie mówiłam. Przepraszam, to nie do ciebie. A do kogo? No, do niego, do Witolda. Geralt, tutaj nikogo nie ma. Wygląda na to, że twoja piękna przyjaciółka mnie nie widzi. Ani nie słyszy. Ale może to nawet lepiej. Musimy ustalić pewne zasady. Ja nic nie muszę. Ja mam się tylko świetnie bawić. I zamierzam to zrobić. Tracę cierpliwość. Ja też. Możesz mi wreszcie wyjaśnić, o co tu chodzi? Temperamentna. Lubię takie niecierpliwe. Mam sprawić, żeby Witold von Everett wybawił się za wszystkie czasy. Ale tak się składa, że jest duchem. Więc chcąc, nie chcąc, muszę mu użyczyć swojego ciała. Ale zaraz, czyli teraz jesteś przez niego opętany? Nie, teraz nie. Teraz stoi obok i mizdrzy się do ciebie. Ale co jakiś czas będzie przejmował moje ciało, więc wszystko, co będę mówił i robił, będzie tak naprawdę za jego sprawą. Ach, co jeżeli będę chciała porozmawiać z tobą? No wtedy niech podejdzie i poprosi, żebym na chwilę wyszedł. No to wyjdę. Wtedy masz mu kazać, żeby na chwilę wyszedł. Rozumiem. No, to świetnie. To jak, słodka? Może wyjdziemy z tej ponurej krypty? Tu nieopodal jest taki zagajnik, w którym pocałunki smakują lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Rozumiem, że teraz jesteś już Witoldem. Chyba nie będę mieć większych problemów, żeby odróżnić cię od Geralta. Też tak sądzę. Tak między nami ten cały Wiedźmin to straszny nudziarz. Tylko czasami. No, widzę, że się polubimy. To jak będzie z tym zagajnikiem? Obawiam się, że nie spełnię twojej prośby, duchu. Trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Zanim Geralt wszedł tu, żeby cię przywołać, zaprosiłam go na wesele mojej przyjaciółki. O niebiosa, szczęście mi dziś sprzyja. Nie masz w Redanii lepszego tancerza nad Witolda von Everett. Ze mną, kochana, wybawisz się za wszystkie czasy. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać, więc możemy się spotkać przed świątynią. To gorzej. Czemu? Nie przepadam za świątyniami. Za życie odwiedzałem je tylko w celach rabunkowych, a teraz po śmierci jeszcze mi się ta niechęć pogłębiła. A czy nie moglibyśmy się po prostu spotkać od razu na weselu? No, zdaje się, że nie mamy wyjścia. Świetnie. No to widzimy się przed domem weselnym. No, no, powiem ci, waszmość, że dla takiej dziewki można głowę stracić. I mówię ci to ja, Witold von Everett. Człowiek znany z tego, że nie zadowala się byle czym. Powiedz mi, tak szczerze, od serca, jest coś między wami? No bo jak tak, to trzymam się z daleka. Ale jak nie, to... Wiesz, chętnie bym z nią zwiedził kilka stadułek. Albo jakiś zagajnik. Powiedzmy, że kiedyś byliśmy dla siebie kimś więcej niż znajomymi. Ha! Widzisz, od razu wiedziałem. Od razu wiedziałem. Znam ci ja się na ludziach. Trochę szkoda, wiesz? Sam bym się nią chętnie zajął. Ale nie. Druhowi takiego świństwa nie zrobi. To jak? Idziemy na to wesele? Idziemy. Prowadź. Będę tuż za tobą. Dziewczę, jakże się nie wychędożył.
Ktoś kiep. Trzymaj łapska od niej z daleka. No przecież mam się bawić. A co poradzę, że najbardziej lubię igraszki z dziewkami? Jak to jest być Wiedźminem? Nie chciałbyś wiedzieć. Jakbym nie chciał, to bym nie pytał. No mów. Nie spodobałoby ci się. Chciałbym sobie porzucać znak. Jakie znów znaki? Wiedźmińskie, a jakie by inne? Nigdy tego nie robiłem, a to może być ciekawe. Wolałbym nie marnować czasu. Przed północą najważniejsze jest to, co ja bym wolał. Rącze, masz bydle. Ładny pokój, mocny zad, stabilny kłąb. No, no. Widzę, że się na tym znasz. No ba! Za życia konie i kobiety to były moje dwie największe pasje. Konia mi straszysz. Płotka nie przepada za duchami. Do drakonidów. Powinienem je zniszczyć. Liwe miejsce. Te wielkie jaszczurki urządziły sobie tutaj gniazdko. No dopiero zabawa. Jak za dawnych czasów. Jak za życia. Stary byku, może weźmiesz dupę w troki i wrócisz na wesele? Miałem się zabawiać, a nie szwendać bez sensu. Przez ciebie to mnie tylko nogi bolą. A coś mi mówi, że chyba nie o to chodziło Olgierdowi. A, no dobra, wracamy. G-
stary byku, może weźmiesz dupę w troki i wrócisz na wesele? No dobra, wracam. Zwolnij, Płotka. Musimy zaczekać. Jak romantycznie. Spierdalaj. No zobacz. Dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę. Albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Hola, hola, zaczekaj. No nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę, nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie.
Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam? O nie, nie będziemy kradli. Ale daj spokój, tylko pożyczymy. O, ten się nada. Dobrze leży, jakby na mnie szyty. Jeszcze buty. Trzeba być w butach na weselu. No i jeszcze to. Niech mnie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak u sarny, łabędzia szyja i kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. Zapewniam cię, że jak się bliżej poznamy, spodobam ci się jeszcze bardziej. O jak bliskim poznaniu mówisz? O takim, żebyś poczuła wszystkie moje atuty, dziewczyno. Uwierz mi, nie są małe. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? Żeby mi to nie trwało do północy. Geralt, teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. Potem porozmawiamy. A teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co, bawimy się do białego rana? Aż czas tylko do północy, ja ani chwili dłużej. Co? To za mało. Do północy to nawet nie zdąży się porządnie napić. A co dopiero? Postaraj się. Myślę, że dasz radę. Umowa jest taka, że bawisz się do północy. Potem są oczepina, ty wracasz skąd przyszedłeś. Niech ci będzie. Tędy, moja śliczna. Świecie, wróciłem! No, no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Ale żadna nie umywa się do ciebie. Szani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kundla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? Ciekawe, co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przednia. Ale piękna jarzębina. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. A teraz przedstawię cię państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko, Szani. Prowadź. Chodź, przywitajmy się.
Przecież nie odstępuje cię na krok. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy. No, to kolej na nas. Niech wam się darzy, kochani. Życzymy wam zdrowia i serdeczności, żeby zgoda między wami była i miłowanie. Dziękujemy wam. Dziękujemy z całego serca. Dobrej zabawy na weselisku. Teraz my. Oto moja przyjaciółka Aldona i jej wybranek Jawnut. Bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja jestem A to mój przyjaciel z dawnych czasów. Geralt z Rivi. Tak to ja, Geralt. Wiedźmin. Dziękuję za zaproszenie. Lubię wesela. Lubię panny młode. Są takie pachnące. Nic tylko wziąć i... Właśnie. Jestem pewna, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Nie ma co gadać, czas ucieka. No, czyżbyś się gdzieś śpieszył? Ja? Skądże? Po prostu chciałem popróbować waszej okowitki, potańcować z białogłowami, takie tam. Zaprosiliśmy z Jawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko? To na pewno. A może ty którejś wpadniesz? Byłoby miło, ale tak po prawdzie to już mnie mniej obchodzi. Napijmy się.
Chłopy dople grają w karty. A może byś rozegrał z nami partyjkę gwinta? No pewnie, nie musisz mnie pytać, Karzełku. Nie musisz go obrażać. Przepraszam, nie chciałem nikogo urazić. Jakbyś nie chciał, to byś nie nazwał go Karzełkiem. Przeprosiłem go, co mam jeszcze zrobić? Kupić mu kwiaty? Lepiej graj, a nie gadaj. Grajmy, grajmy. O co chcesz grać? No jak co? O wszystko, co mam. Nie wiedziałam, że jesteś hazardzistą. Tej nocy poznasz jeszcze inne moje zalety, dziewczyno. Wielkie zalety. Mamy taki zwyczaj, że ten, kto przegrywa, musi nosić ośle uszy. Nie moje zmartwienie, ja nie przegram. Przegrałeś, Wiedźminie! Dawaj to, co postawiłeś, czyli wszystko! Wiecie, może się jakoś dogadamy. Nie wykręcaj się, tylko dawaj kasę! I co teraz zrobimy? Łatwo się przepuszcza cudze pieniądze.
Przecież chciałem wygrać te pieniądze dla ciebie. Mnie w grobie są niepotrzebne. Ale przegrałeś i muszę zapłacić. Popatrzcie go, gada. Nie będziemy skubać pijanego. Niech założy czapkę i będziemy kwita. Zaraz, zaraz, moment, chwila. Musi mieć nauczkę. Zakłada czapkę i daje 5% wszystkiego, co ma. Słyszałeś? Zgadzam się. Dostaniecie swoje 5%. Czapkę będę nosił bez obawy. Jak trzeba, to trzeba. Witold von Everetz ma swój honor. Słyszeliście? Jest tak schlany, że uważa się za Witolda von Everetza. Przecież on już dawno nie żyje. No właśnie. Z tymi uszami wyglądasz bardzo interesująco. Czas się napić, w końcu to weselisko. Tak, tak, pijemy, 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 bo czas ucieka. Wypijmy za zdrowie Wiedźmina i jego narzeczonej! Słyszałaś, Shani? Jesteś moją narzeczoną. Wiesz, co to oznacza? Nie. Co? Że powinniśmy się zachowywać jak narzeczeni. Czyli jak? Ja ci będę kadził, ty się będziesz opierać, a potem i tak wszyscy wiedzą, jak to się skończy. Ach, przednia zabawa, przednia! No, chodźmy dalej. Można wam jakoś pomóc? Shani, moja kochana, nie uwierzysz, co się stało. Wydaje za mąż moją jedyną córkę. No to chciałam, żeby weselisko było porządne. Dlatego zamówiłam prawdziwego połykacza ogni. Nigdy nie widziałem takiego magika. Panie, to są bardzo drogie pokazy. Przyjechał z samego Nowigradu. Nie będę żałowała pieniędzy na moją córkę. Rodzina pana młodego ma nas za biedaków, ale przekonają się, jak bardzo się mylą. No chyba jednak się nie przekonają, bo połykacz przepadł jak kamień w wodę. Bo kundel pana młodego go pogonił. Przeklęty diabeł. Dobrze go nazwali. Ale spokojnie, duszko, przecież pan Wiedźmin tu jest, może on nam pomoże. Pomoże? On ma ośle uszy na głowie, wygląda, jakby sam potrzebował pomocy. Może to taka ichniejsza moda, żeby na wesele uszy zakładać? No, nie wiem. Nie musicie się już niczym martwić. Wiedźmin, to znaczy ja, znajdzie wam tego połykacza. To bardzo miłe, ale nikt nie wie, gdzie go szukać. Nie szkodzi. Wiedźmini, to znaczy my, mają swoje sposoby. No to jak wyglądał ten połykacz? Nosił taką charakterystyczną błazeńską czapkę. Po tym można go poznać. Znajdę go. Dziękujemy i trzymamy za słowo. Miło, że zgodziłeś się pomóc, ale na pewno sobie poradzisz. Tak do końca to jednak Wiedźminem nie jestem. Ja poszukam tego magika. Ja, dobra? Tylko pamiętaj, nic mi nie pomagaj. Ach, to będzie przednia zabawa, ale muszę sam. Inaczej to się w ogóle nie liczy. A, niech będzie. Na twoim miejscu zacząłbym od znalezienia śladów tego psa i poszedłbym tym tropem. No, dobra rada, tak zrobię. A, Shani, idziemy z Witoldem szukać połykacza. Jakbyśmy nie wrócili przed północą, to... Spokojnie, wrócicie. Wierzę w was. No to idziemy. Ahoj, przygodo! Mam nadzieję, że ten mutant znajdzie połykacza ognia. Tyle pieniędzy na niego poszło. A ja bym chciał, żeby... Kiedyś był biały wilk, teraz jest biały ognia. Tu są psie ślady, ale jakieś małe. A ten diabeł to musi być wielkie bydle, jak go trzymają w takiej budzie. Jak się nie ma, co się lubi, to się idzie po śladach, jak pies są. Wyrwał łańcuch ze ściany? Znaczy, że żreć mu nie dawali. Albo ten połykacz go tak strasznie wkurwił. Dwa razy widziałem tak dokładnie obgryzioną kość. Raz w mrowisku, a raz jak przez tydzień nic nie jadłem. A potem złapałem kurę. Na
Tomata nie ukręci. Nie chcę mi się łazić po psich tropach. Poczekam tu na ciebie. Dobrze, moja złota. Ja pobruszę, a ty poczywaj. Niedługo wracam. Jak poszukiwania? Jak na razie nie dowiedziałem się zbyt wiele. O, złamana gałąź. Jakby ktoś chciał wleźć na drzewo, ale był za ciężki. Może ten połykacz jest spasiony, jak wieprz. A może ktoś sobie chciał wystrugać fujarkę? Bawię się coraz lepiej. Jest i nasza zguba. Czy ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem? Najwyraźniej tak. Złaź stamtąd, człowieku! O nie! Ani mi się śni! Jeszcze mi życie miłe! No i co robimy? Siad. Ale moc! Gdybym taką miał, to by mnie wtedy, w noc śmierci, na pewno nie zajebali. Ty, a weź każ mu zrobić coś głupiego. Na przykład niech się turla. Nie. O, masz, ależ ty jesteś niemożebnie nudny. Dobra, sam to zrobię. Turlaj się! Ty, czekaj, a jakbym mu kazał zjeść własny ogon, to by zjadł, nie? Diabeł, Buda. No i co najlepszego zrobiłeś? Zepsułeś mi zabawę. Pobawisz się na weselu. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej wymochać na zimne. Geralt, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić? Ależ proszę bardzo. Przed nim i odpowiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. Ano, przedni. A ja przed psem uciekałem. Psem, co ja gadam? Potwór to był jeszcze diabelski. Dobrze go nazwali. Bardzo ładne uszy. Może ja bym sobie takie sprawił? Tylko nie wiem, czy mi się zmieszczą pod czapką. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A w jakim ja niby jestem w stanie? Popatrz na siebie, łajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze to bzdura, a po drugie do połykania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle. Dobra, nie będziesz mi tu mydlił oczu. Już ja znam takich jak ty. Słuchaj, no plan jest taki. Pójdziemy sobie teraz tą dróżką prosto na wesele, a po drodze trochę przetrzeźwiejesz. Ale... Cicho, milczeć jak mówię. Wiesz, to ja jestem? Szlachcic jestem. Krótko, nie odstępujesz mnie na krok. Wracamy na wesele, dajesz taki pokaz, że szanowni goście szczają po gaciach ze szczęścia. Są pytania? Nie słyszę. Dobrze. Jak dobrze, to dobrze. Idziemy. Trzymaj się blisko. Nie odejdę na krok. W tym lesie na pewno ryj się od dzikich zwierząt. Matko, nie!
Niedźwiedź! Niedźwiedź, niedźwiedź, chuj nie niedźwiedź! Schowaj się, ślepy durniu! Ratuj mnie! Czyś ty kiedy widział niedźwiedzia w kształcie dzika? Mam słaby wzrok. Poza tym jestem płukaczem ognia, a nie przyrodnikiem. A tak, byłbym zapomniał. O właśnie, nawet nie zapytałem, jak cię zwą? Dawid Aftonsborough. Słuchaj, Dawid, trzymaj się mnie, a nic ci nie grozi. Zabieram twoją zapijaczoną mordę na wesele. Idziemy. Proszę państwa, połykacz ognia się znalazł. Jam to nie chwaląc się sprawił. A co z diabołem? Jak to, nie wrócił? Wrócił, tyle że jakoś dziwnie się zachowuje. Siedzi osowiały jakiś, a życia w nim tyle co w marchewce. No nie wiem, może się wilczych jagód nażarł. Albo co? Uwaga, uwaga! Piękne panie, szlachetni panowie i wy, kochane dzieci! Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni! Szani, chodźmy obejrzeć te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem. Melodie. Idziemy tańcować. Z tego co wiem, wiedźmin nie przepada za tańcem. Dzisiejszy wiedźmin uwielbia tańce, zwłaszcza z tobą. Chodźmy. No to bawimy się na całego. Teraz specjalnie dla naszych nadzwyczajnych gości, wiedźmina Geralta, jego uroczej partnerki Szani, muzykanci zagrają coś dla zakochanych. Wreszcie będzie coś do przytulania. O, Szani, czas, żebyś poznała moją romantyczną naturę. Wstęp do
bliższego zapoznania. Tak? Kto tak mówi? Kto? Choćby ja. Ciekawa jestem, co dla ciebie znaczy bliższe zapoznanie. O, to bardzo ciekawy proces, który ciebie jako uczoną mógłby szczególnie zainteresować. Chętnie bym cię wytłumaczył. Widzisz tę drabinę? Prowadzi na górę. Tam na pewno moglibyśmy w spokoju oddać się bliższemu zapoznawaniu. Zdaje się, że muzykanci kończą grać. Wiesz, jak prawdziwy tancerz dziękuje swojej partnerce? Chyba nie. Co ty wyprawiasz? Zwariowałeś? Zwariowałem. Na twoim punkcie. Umówmy się tak. Mówić sobie możesz, co chcesz, ale ręce trzymaj przy sobie. Nie gniewaj się, ale nie mogłem się powstrzymać. Nie gniewam się, ale następnym razem nie rzucaj się tak na mnie. Jak wiesz, długo pościłem, ale dobrze. Następnym razem zapytam. Szani? Mogę cię pocałować? Jesteś niemożliwy. Mogłabym teraz chwilę porozmawiać z Geraltem? Ale po co? On nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to nudny. Bardzo cię proszę. I co? Widziałeś, jak to rozegrałem? Nie spierdol tego. Jestem ciekawa, jak to jest, kiedy ten duch siedzi w tobie. Czujesz coś? Masz na coś wpływ? Czuję, ale nie mam wpływu na to, co robię, ani co mówię. Czemu pytasz? Bo jestem ciekawa. Jak by to było, gdybym tańczyła tylko z tobą? Się na ciebie nie rzucił. No wiesz co? Nie rzuciłem się na nią. To był niewinny pocałunek. Nie wiem, czy powinno mnie to cieszyć, czy wręcz przeciwnie. Nie zrozumiej, że fakt. Czasami chodzą mi po głowie podobne pomysły, ale... Ale co? Ale nie będę o tym mówił w jego obecności. Porozmawiamy, jak już sobie pójdzie. Trzymam cię za słowo. No i co? Może byś mi tak podziękował teraz? Wyrwałem ją dla ciebie. Zamknij się już. Co się znowu dzieje? Nie, nic nie ważne. Widziałaś człowieka, który zaanonsował dla nas, dla was piosenkę? Tak, zdziwiłam się, że mnie zna. Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Kto to? To jest właśnie Gunter Odin, pan lusterko. Ciekawe, co to było. Może po prostu trzeba go zapytać. A, skoro już tu się zjawił, powinniśmy z nim pomówić. A nie przyszło ci przypadkiem do głowy, że po prostu wpadł na wesele? Zapewniam cię, że on niczego nie robi po prostu, ani tym bardziej przypadkiem. Nie, no co jest? Miałem się bawić, a od 5 minut stoję jak kołek i słucham, jak gadacie. Wracam do ciebie. A, od razu lepiej. Chodźmy, Szani, nie ma co strzępić języka po próżnicy. Dzień jeszcze młody. Dalej, zróbmy coś szalonego.
Dzień. Przecież piernik to zwykła mąka, miód, jaja i przyprawy. Pozwolę się nie zgodzić. Przy robieniu piernika najważniejszą przyprawą jest czas. Słyszysz, Szani? Co on tam bredzi? Cicho, posłuchajmy, to się dowiemy. Jak to? Najważniejszą przyprawą jest czas? To czas nadaje mu odpowiedniej konsystencji. Czas sprawia, że jest idealnie chrupki na zewnątrz i cudownie wilgotny w środku. No, a ile tego czasu by trzeba? Tego nie znajdziecie w żadnym przepisie. Trzeba dać ponieść się zmysłom, żeby mogły dotykać czasu, wąchać go, a nawet chłeptać. Czas jest kluczem. Witaj, Szani. Pozwolisz, że się przedstawię? Jestem Gaunter Odim. Piękna suknia. Do twarzy ci w tym kolorze. Dziękuję. Dużo o tobie słyszałam, ale nie wiedziałam, że jesteś kucharzem. Dużo wiesz o piernikach. Ja po prostu dużo wiem o wszystkim. A? No to ciekawy jestem, co wiesz o mnie. Zawsze byłeś tym gorszym bratem. Od dziecka zazdrościłeś Olgierdowi wszystkiego, bo chciałeś być taki jak on. Zaraz, ty mnie widzisz? Znaczy mnie? Witolda von Everett? Oczywiście. Dlaczego miałbym cię nie widzieć? Bo mam ciało Geralta. Wiedźmina. I kimże bym był, gdyby prawdziwa natura rzeczy była dla mnie niewidoczna? Kimś takim jak ty, czyli nikim. Nie chcę robić burdy w obecności Danów, ale jeszcze raz mnie obrazisz. Nic mi nie zrobisz. Wiem, że teraz bardzo byś chciał zachować się jak twój brat, pokazać, jaki jesteś mężny, ale bądźmy szczerzy, nic z tego nie wyjdzie. Nie jesteś nim, choć zawsze bardzo tego chciałeś. Nigdy nie zazdrościłem mojemu bratu. Owszem, był dla ciebie niedościgłym wzorem. Olgierd szybciej biegał, lepiej strzelał, był silniejszy. To Olgierd pierwszy nauczył się czytać, chociaż bardzo się starałeś. Kiedy dorośliście, to on wybierał dziewczęta. Dla ciebie zostawały resztki. Przepraszam cię, Szan. Żałuję, że musisz wysłuchiwać tego... Nie łudź się. Szani też nie jest tu ze względu na ciebie, tylko na Geralta. Widać, pisana ci jest rola nędznej kopii. Przy okazji, Olgierd też tańczył dużo lepiej od ciebie. Łżesz jak pies! To mój brat! Kochałem go! Pytanie brzmi, czy ty byłeś dla niego równie drogi, jak on dla ciebie? Po śmierci zrobił ze mnie bohatera. W czasie mojej ostatniej bijatyki rzuciło się na mnie 5 chłopak. Nie przeczę. Chciałem się wycofać. Zbiegłem do piwnicy i tam mnie dopadli, jak szczura. A wiesz, co wtedy zrobił Olgierd? Opowiedział wszystkim, że sam się na nich rzuciłem. Ciekaw jestem, skąd to wszystko wiesz.
Olgierd często przychodzi na mój grób. Upija się i opowiada o starych czasach. Nie widzi mnie, ale ja słyszę każde jego słowo. Stąd to wszystko wiem. Cóż, może kiedyś powie coś, co cię bardzo zaskoczy. Niby co takiego? Dłużej nie będę przeszkadzał. Miłej zabawy życzę, bo wiecie, czas ucieka. Szani, przepraszam, ja... Daj spokój, nie przejmuj się. Mieliśmy się bawić, pamiętasz? Chodźmy, noc jeszcze młoda. Chyba ten nie wykręcisz. Szani, to wszystko bractwo. Nie denerwuj się. Olgierd był nie tylko moim bratem. Był moim najlepszym przyjacielem. Już daj spokój, wierzę ci. A teraz baw się, bo czas ucieka. Zdrowie panów krasnoludów! Niech wam się brody w szprychy nie wkręcają! Niech się szczęści młodej parze! Niech płodzą dziadki i niech im się darzy! Patrzaj na tego kupola, jak się ugania ze świt! Co wy robicie? Hej, o co chodzi z tymi świniami? Chłopy walczą o laur świniopasa i o fanty dla swoich dziewek. Dam, znaczy. A zasady są jakie? Trzeba się urodzić chłopskim synem, czy jak? Nie, każdy może spróbować szczęścia. Wystarczy zagonić świnie pomalowane żółtą farbą do końca. To trochę głupie. Z drugiej strony miałem się bawić. W sumie czemu nie spróbować? To dla nas zaszczyt. Wiedźmin z oślimi uszami będzie się uganiał za świnią. To ci dopiero widowisko. Co ty tam mówisz, wsioku? Ja nic. No, to niech tak zostanie. Zabierajcie stamtąd tę pokrakę, bo on nawet swojej baby do łóżka nie potrafi zagonić. A co dopiero świnie do końca? Niech zrobi miejsce dla Wiedźmina. Żałuję, że nie ma tu malarza. Wiecznie widzę chwilę dla potomnych. Obserwuj moje ruchy. Jestem zwinny jak kot, chytry jak lis. Pokażę tym wsiokom, jak się gania świnie. No, świnki, do chlewu. Zapraszam. Na mnie, Szani? Pierwsza już zagoniona. Thank you.
Thank you.
I co, łyso wam teraz? Łyso? Pokazałem wam klasę? Pokazałem? Świnie w końcu? W końcu. Hola, hola, panie Wiedźminie, a co to za sztuczki były z ręcami? Ja to znam. Raz widziałem, jak jeden Wiedźmin kazał się chłopu powiesić. Zrobił coś takie rękami i człowiekowi rozum odebrało. Czyli żeś oszukiwał. To Laura Świniopasa nie będzie. Szani, co Geralt mawia w takich sytuacjach? Zaraza? Tak właśnie mawia. Zaraza. No dobra, to teraz pomojemy. Niech sobie wsioki grabie w żyć wsadzą. Czy ja wyglądam na świniopasa? Chodźmy stąd, Szani. Mam dosyć tego błota, tych prosiaków. Wybacz, Szani. Zawiodłem cię. Chodzi ci o te świnie? Daj spokój. Jesteśmy tu razem jako para, no to chciałem wygrać ten... to... coś. Nie przesadzaj, nic się nie stało. Powiedz mi, Szani, moja droga, jak to z tobą jest, co? Co masz na myśli? Ej, Szani, Szani, Szani. Smale do ciebie cholewki. No to chyba widać. Oczywiście w imieniu Geralta, ale jednak. A ty nie. No to się zastanawiam, czego mi brak? Może po prostu nie jesteś w moim typie. Pomyślałeś o tym? Bzdura! Jestem w typie każdej. Tak? To udowodnij. A proszę bardzo. Wskaż mi dowolną niewiastę, a ja ci zaręczam, że w try miga będzie moja. Może tamta, z wiankiem na głowie. Doskonały wybór. A teraz patrz, jak to robi Witold von Everec. A kogo to ja widzę? My się znamy? O to właśnie chodzi, że się nie znamy. Nie wiem, jak to się stało, ale przeżyłem pół życia bez ciebie. Chyba nawet całe życie. Momencik, wybacz, skarbie. Szani, nie utrudniaj. To niesprawiedliwe. Dobrze, już dobrze. Będę się trzymać z boku. Nie jesteś zwykłą dziewczyną, jesteś zjawiskiem. I właśnie spotkałaś na swojej drodze przeznaczenie. Ale ja... no... nie wiem sama... Ty już nic nie musisz wiedzieć. Ja wszystko wiem. Od razu dostrzegłem, że masz w sobie to coś. Zrobię z ciebie prawdziwą damę. Wprowadzę na najlepsze salony. Na salony? Ale jak to? Takie prawdziwe? W Nowigradzie i w ogóle? W Nowigradzie? W Oxenfurcie? Albo i w samym Kowirze? Gdzie tylko będziesz chciała. Chodźmy do stodoły. To wszystko opowiem. Dokładnie. Mastka! Odejdź od pana! A wy to co za jedni? Bracia tej panny. I ślubowaliśmy tatkowi na łożu śmierci, że jej upilnuję przed takimi jak ty. Spokojnie. Ale o co się rozchodzi? Przecież do niczego nie doszło. Niewinna rozmowa z panną. Jak to na weselu? Wszyscy my słyszeli, jaka to niewinna rozmowa. Do stodoły żeś ją chciał zaciągnąć. I po co? Też na rozmowę? A pewnie, że na rozmowę. Ale wpierw potańcować. No sami przyznacie, kto by z taką pięknością tańcować nie chciał? No ślepy chyba tylko. Inną se znajdź do tańcowania. Albo ja zaraz jakąś sztachetę wezmę i z nią potańcujesz. Geralt, jesteś świadkiem, że starałem się załagodzić, ale oni chcą się bić. Jak dla mnie, proszę bardzo, to będzie przednia zabawa. Tam są sztachety. Co, strach cię obleciał? Kurwa, nie zniosę tego. Nikt nie będzie zarzucał tchórzostwa Witoldowi von Everec. Dajcie spokój, nie będę się z wami bił. Twoja rzecz, bo my chcemy porządnie wygarbować ci skórę. Naprawdę? No, to już. Jedziemy.
No, pokaż, co potrafisz. Noż, kurwa, nie musisz mnie namawiać. Sztachety to broń w sam raz dla was, świniopasy. Zaraz poczujesz to... Wy co? Macie dość, wsiowe syny? Myśleliście, że możecie stawać przeciwko von Everetzowi, naszym wiedźminowi? Wol mi stąd! Niech nie patrzę na wasze głupie pyski! Ej, a ty dokąd? Miałem uczynić z ciebie damę. Geralt, wytłumacz jej, że to nie moja wina. Oni się na mnie rzucili. No, no leć za nią. Chyba śnisz. No i proszę, zjebałeś. Zmiała. Zawsze w ten sposób podrywasz panny? A ty? Za życia też byłeś taki uroczy? Wiesz, zwykle mi się udawało. Proszę cię, żebyś trzymał jęzor i łapy na wodzy. Masz się bawić, a nie tłuc weselników. Moimi rękoma. No dobra, postaram się. Oho, Szani idzie. Pewnie nie będzie zadowolona, co? Ty narobiłeś rabanu, więc ty się tłumacz. No dobra, niech będzie. No, nie powiem. Stosujesz niecodzienne metody. Podrywać pannę, bijąc jej braci. No, no. Ciekawa jestem, co jeszcze masz w zanadrzu. Nie, no to był wypadek przy pracy. Najwyraźniej trochę wyszedłem z wprawy. Ale jeśli tylko wskażesz inną pannę, to chętnie ci udowodnię, że... Już mi nic nie udowadniaj, po prostu się bawmy, dobrze? W końcu nie masz za wiele czasu. No dobrze. Wiesz co? Chyba masz rację. Chodźmy więc. Rozprostowaliśmy kości. Tego potrzebowałem. Poszukajmy jeszcze jakiejś rozrywki. Ty tam wyprawiasz tyle czasu? Widzieliście, co wyłowił? Stary garnek. Może jego dziewucha nosi na nogach garnki zamiast butów? Miałeś wyłowić mojego buta. Jak mam teraz tańcować w jednym bucie? Trza mieć buty na weselu. Szukałem, ale nie ma. Może w mule się zagrzebał. Sam się teraz w mule zagrzeb. Głupia zabawa. Co tu się dzieje? Bawią się w wyłowić bucik. Nie słyszałeś o tym? Nigdy. Na szlacheckich dworach nie ma takich zabaw. Na czym to polega? Panna wrzuca bucik do wody, a jej kawaler musi go wyłowić. A ten co ma na łbie? Widać, mutanty nie tylko mnożyć się nie mogą, ale też uszy jak osłom im wyrastają. Ciekawe, czy ogon też w gaciach trzyma. To jeszcze nie koniec. Podoba mi się ta zabawa. Szani, dawaj but. Wyłowię go i udowodnię wszystkim, że mi na tobie zależy. Obserwuj, Szani.
Nie mogę oderwać oczu. Widzieliście, jak ochoczo się zabrał za łowienie buta? W gębie jest mocny. Zobaczymy, jak mu idzie pływanie. To wiedźmin. I co z tego, że wiedźmin? Słyszał kto, żeby wiedźminy buty łowiły? No rzeczywiście, muł tutaj popachy. Widzę, że muliste dno nie przeszkodziło ci znaleźć mój but i wszystkie inne, które zostały wrzucone do tego jeziora. Zawsze lepiej zrobić trochę więcej, choćby to miało iść na marne, niż trochę za mało i tego żałować. Nie znałam tej teorii. Jak się już zgadało o teorii, to może porozmawiamy o praktyce. Każdej pannie, której bucik wyłowiłem, mogę go wsunąć, jeżeli ona zechce, na nóżkę. Oczywiście. Jesteś bardzo wspaniałomyślny. Nie wiedziałaś? Chyba zasłużyłem na Zeusa, co? Bo zanoś buty właścicielkom. Może któraś się skusi. Nie bądź zazdrosna, Szani, tylko żartowałem. Tamte mnie nie obchodzą. No nic. Poznajesz, co to jest, Kopciuszku? Mój but? Mhm. A teraz wystaw stópkę i pozwól, że ci go wsunę. Dziękuję. Widziałyście, jak szybko wyłowili. Dobrze było popływać. Zróbmy coś jeszcze. Najlepiej coś szalonego. Dokonam rzeczy niemożliwej. To była moja pierwsza wiedźmińska robota. Znaleźliśmy połykacza. Uratowaliśmy mu dupę. Jakbym miał drugie życie, zostałbym wiedźmin. Muszę cię na chwilę zostawić. Jestem druhną i w czasie oczepin moje miejsce będzie przy pannie młodej. Idź, Szani, ja sobie poradzę. Możesz być o mnie spokojna. Panie i panowie, ponieważ już dawno się tak dobrze nie bawiłem, postanowiłem wygłosić mowę. Nie trzeba. Co nie trzeba? Jak nie trzeba, jak trzeba? No, więc do tej pory uważałem wiejskie zabawy za coś niegodnego szlachcica. No bo sami powiedzcie, czy jak któryś z was byłby szlachcicem, to by się zadawał z pospólstwem? Urodę wiejskich dziewek owszem doceniałem. I nadal doceniam. I jakbym miał więcej czasu, to bym was wszystkie o tym przekonał. O parobkach nie mówię, bo ich w ogóle nie zauważałem. Czasem jeden z drugim mi konia oporządził,
ale gęby do żadnego nie otworzyłem. Nie otworzyłbym nawet za pieniądze. W życiu trzeba mieć jakieś zasady. No nie jest tak? I tak było do dzisiaj. Ale dzisiaj... Dzisiaj wszystko się zmieniło. Dzięki wam zrozumiałem, że wieśniak też człowiek. Pogadać z wami nie ma o czym, to fakt. Ale wiecie co? Już mi to nie przeszkadza. I dziękuję wam za to. Lubię was. Dochodzi północ, pora na oczepiny. Zaraz, jeszcze nie skończyłem. Skończyłeś. Wszystkie panny na oczepiny. Ty też jesteś panną, Szani. Już północ wybiła. Oczepin czas. Co się w duszy komu gra? Co kto w swoich widzi sna? Czy to grzech? Czy to śmiech? Czy to kapcan? Czy to pan? Na wesele przyjdzie w tan. Para młoda, ładna, ale gdy rok zleci, to jeszcze ładniejsze będą mieli dzieci. To, co my śpiewamy, to tylko do śmiechu. Teraz by się zdało, wypić po kielichu. Chociaż pani młoda szczerze przysięgała, to uważaj młody, by się nie zdradzała. Co tak młody myślisz, coś tak puścił głowę, chyba se ja myślę, ja dostaniesz i ziele, a czegoś się nie martwił. Wedle przepowiedni, ta, co dostała wianek, następna wyjdzie za mąż. Naprawdę musiałeś? Przypomniało mi się, jak to wyśmienicie się bawiłem na olgierdowym weselisku. No nie mogłem się powstrzymać, musiałem mu napisać parę słów. Przekażesz mu ten list? Przekażę. Dzięki. Równy z ciebie gość, Wiedźminie. Chociaż nudziarz. Zwyczaj. Krasnolice panny, wirujące w tańcu, rozpuszczone włosy, rozchełstane bluzki, a pod bluzkami falujące... Daruj sobie. Widziałeś? Szani złapała wianek. Wedle chłopskich podań to ona następna pójdzie za mąż. Możliwe. Wybiła północ. I wedle naszej umowy wracasz do krypty. Nie mogę. Mam tu jeszcze sprawę do załatwienia. Minęła północ. Możesz już zdjąć swoje piękne uszy. Jeżeli chcesz, oczywiście. Są bardzo ładne, ale myślę, że sobie od nich odpocznę. Duch Witolda już poszedł? Widzisz? Pyta o mnie. Znaczy, tęskniła. Cały czas tu jestem, moja słodka. Ten całus w tańcu tak mi uderzył do głowy, że choćby mnie mieli wysłać na męki, nie odejdę. Póki nie dostanę jeszcze jednego, albo dwóch, w ogóle wezmę, co dasz. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Pocałowałaś mnie. Wiedziałem, że tak to się właśnie skończy. A przecież to dopiero początek. Nie, to koniec. Wybiła północ. Chyba już na ciebie czas. A tam nie przejmujmy się drobiazgami. Póki śmierć się o mnie nie upomniała, chyba możemy się jeszcze bawić, prawda? A co z Geraltem? Przecież dałeś słowo. Szani, skarbie, jestem martwy. Nie wymagaj zbyt wiele od trupa. Witoldzie von Everec, wracaj tam, skąd przyszedłeś. Proszę. Nie wtrącaj się.
Przestań! Błagam cię! Przestań! Precz stąd, albo zabiorę cię ze sobą i sprawię, że będziesz tęsknił za swoją cuchnącą kryptą. Wybieraj. Nie dręcz go. Na pewno nie zadręczę go na śmierć. Co tu się dzieje? Co z nim zrobiłeś? Odesłałem go tam, skąd przybył. Chyba nie zrobiłeś mu krzywdy. Jedynie pozbyłem się natręta. Nie było potrzeby, żebyście dłużej znosili jego impertynencję. Bo widzisz, Geralt wypełnia pewne zadanie. Ach, Geralt zawsze wypełnia jakieś zadanie. I zawsze znika, kiedy już mu się to uda. Kto wie, może tym razem będzie inaczej. Zauważyłem, jak na siebie patrzycie. Poza tym całkiem przypadkowo znam waszą przeszłość. Naprawdę? Skąd? Szani kochana, czy pytasz orła, jak to się dzieje, że umie latać? No, ale najważniejsze, że Witold von Everetz nie będzie już wam przeszkadzał. Chciałbym zostać dłużej, ale... Nie tłumacz się, Geralt. Nie mam do ciebie pretensji. Wiedźmiński fach rządzi się swoimi prawami. A co do mnie, to może po prostu zbyt dużo sobie obiecywałam po tym weselu. Nie rozumiem. Nieważne. Idę do Aldony. W końcu jestem druhną. Próba zrozumienia kobiety zawsze się tak kończy. A ty ją rozumiesz? Oczywiście. Kobiety są bardzo proste. Problem polega na tym, że mężczyźni są skończonymi głupcami. Twoja przyjaciółka będzie się teraz obnosić ze swoim smutkiem. Narwij jej kwiatków albo przynieś coś do picia. Od razu jej przejdzie. Obejdę się bez twoich rad. Zależy jej na tobie. I ona też nie jest ci obojętna. Przecież nie musisz się z nią wiązać. W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość. Nie musicie skończyć jak Aldona i Jawnut. Dwoje biedaków, którzy weszli w układ, z którego nie mogą się już wyplątać. Wy możecie po prostu cieszyć się sobą. Miłej zabawy. Dobry miód poprawia nastrój. Odrobina mocniejszego trunku jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Pytanie, czy ją to pocieszy. Może lepiej nie. Jeszcze mi się upije na smutno. Mam na obiad okurkowy.
To mi wygląda na rumianek. Ładne, ale czy to ją pocieszy? Dobra, zrywam. Rany, ale ze mnie romantyk. Wziąłbyś się za jakąś robotę. Kawaler z badylem. Widzicie, dawno coś przystrował. Patrzcie na tego. Mogliby nam wiosy nie dają się. Tak? Ciągle tu jesteś? Myślałam, że musisz iść do Olgierda. Tak rzadko się widzimy. Chyba nic się nie stanie, jeśli pójdę do Olgierda rano. Uśmiechnij się, Szani. Przyniosłeś mi rumiany? Każda dziewczyna lubi kwiaty, prawda? Nie wiem, jak inne, ale ja z rumianku robię napar. Dzięki, może się przydać rano. W ogóle to dlaczego jesteś smutna? Na weselu ludzie się weselą. Smutna? Nie, to nie to. Nostalgia mnie naszła, kiedy złapałam ten wianek. Uświadomiłam sobie, że lata lecą, a ja nic, tylko się uczę, przyszywam nogi i jestem sama. Zawsze masz mnie. Na ile? Dzień, dwa. Nie zrozum mnie źle, to bardzo miłe, ale... Ty przychodzisz i odchodzisz, a mi potrzeba kogoś, z kim co wieczór, po całym dniu opatrywania ran i zszywania flaków, mogłabym usiąść, napić się wina i trochę pośmiać, oderwać od tego wszystkiego. Rozumiem. Cóż, nie mogę być z tobą codziennie, ale zawsze się cieszę, kiedy się widzimy. A dziś jestem cały twój. No dobrze. W takim razie wypijmy za dzisiejszy wieczór. Za dzisiejszy wieczór. Chwilo trwaj. Ach, Grajkowie się topili, bo coraz bardziej fałszują. Chodźmy na spacer. Dobry pomysł. Jak ci się podobało wesele? Nie było źle. Gdybym jeszcze nie musiał się użerać z duchem tego szaleńca, mógłbym uznać, że było całkiem dobrze. Chociaż przyznam, że dzięki niemu przeżyłem rzeczy, których normalnie pewnie bym nie doświadczył. Masz na myśli uganianie się za psem po lesie, czy bójkę na sztachety? Nie wymieniłaś wszystkiego. Był jeszcze pocałunek. To prawda, ale zainicjował go raczej Witold, nie ty. Jego wola, ale moje ciało. Wszystko czułem. To mi przypomniało dawne czasy. Wy zimę? A ja myślałam, że wolałbyś zapomnieć o tej historii z Katrioną. Już dawno zapomniałem. Staram się pamiętać tylko o tej romantycznej części naszej przygody. Pieniędzmi to niech się pan w ogóle nie przejmuje. Mój warsztat się bardzo dobrze rozwija. No to bardzo dobrze, bo u nas z forsą cienko. Tylko nie mów mojej starej, bo by się denerwowała, że ci się przyznałem. Niech się pan nie martwi, będę milczał jak trup. Przecież musimy sobie pomagać. Skończ już z tym panem. Władek jestem, ale możesz mi mówić, tato. Dzięki, zaszczycony jestem. Napijmy się, tato. Wygląda na to, że rodziny wreszcie się dogadały. Po pijaku teść z zięciem zwykle zawierają męski pakt.
albo leją się po pyskach. Bałam się, że nie dojdzie do ślubu. Przez te różnice majątkowe? Mhm. Dla rodziny Jawnuta jego związek z Aldoną to mezalians. Ale widać, że się kochają. W takich sytuacjach rodzice zwykle ustępują. No, nie wiem. Moja matka raczej by nie odpuściła, gdybym sobie wybrała nieodpowiedniego kawalera. A jaki to jest nieodpowiedni? Dotąd każdy. Czyżbyś jej przedstawiała samych grajków, kuglarzy i wiedźminów? Nie, ale ona by dla mnie chciała kogoś z majątkiem, konkretnym zawodem, dobrze wychowanego. To chyba nic złego. Tak, ale ciężko znaleźć kogoś takiego i jeszcze, żeby do tego był choć trochę zabawny. To prawda. No, ale moja matka uważa, że już na studiach powinnam sobie była znaleźć męża. A że tego nie zrobiłam... Cóż, jestem pewna, że według niej coś jest ze mną nie tak. Szani, daj spokój. Po pierwsze, mamy XIII wiek. Dziewczyny nie idą na studia po to, żeby złapać męża, tylko żeby się kształcić i robić to, w czym są dobre. A po drugie, masz doktorat, własną praktykę. Pomagałaś na froncie. No i jesteś po prostu dobrym człowiekiem. Wszystko z tobą w porządku. Naprawdę tak myślisz? Tak. Popatrz na dzielnych braci. Nawaleni jak sztachety, które powyrywali z płotu. Ciekawe, gdzie jest teraz ich siostra. Nie upilnowaliby jej nawet przed niegrzecznym czterolatkiem. Jakby się nie pojawili, zaciągnąłbyś ją na siano. Moim zdaniem miała na to ochotę. Ale ja nie miałem ochoty, więc pewnie próbowałbym odzyskać panowanie nad sobą. A ja myślałam, że skorzystałbyś z okazji. Nie potrzebuję takich okazji. Stałeś się powściągliwy? Powiedzmy, że stałem się wybredny. Mówisz tak, jakbyś miał kogoś na myśli. Bo mam. Zgadnij kogo. Ale tu pięknie. Zastanawiam się nad tym pocałunkiem. Jakim pocałunkiem? Kiedy siedzący we mnie duch Witolda dał ci Zeusa. Ciekaw jestem, czy bez niego byłoby tak samo, czy jednak inaczej. Tego to ja już nie wiem. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Jak wypadło porównanie? Zdecydowanie wolę cię całować osobiście i z własnej woli. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale zdaje mi się, że Witold nie chciał poprzestać na samym pocałunku. To prawda. Był bardzo konkretny, to mu trzeba przyznać. Co czasami ma swoje zalety. Racja. Może zaoszczędzić sporo czasu. A jak to jest dziś z tobą, Geralt? Masz czas, który chcesz ze mną przetrwonić, czy wolisz już wracać? Obiecałem ci ten wieczór, więc dotrzymam słowa. I zamierzam być zdecydowanie bardziej konkretny niż Witold. Brzmi ciekawie. A będzie jeszcze ciekawiej. Niestety mostek jest zajęty. Czuję, że miejsce zaraz się zwolni.
Skąd wiedziałeś? Jestem jasnowidzem. O, prawie pełna. Żal marnować. Jak ją tu zostawimy, może ją znaleźć ktoś bardzo pijany i to się może dla niego bardzo źle skończyć. A ja składałam przysięgę. Przede wszystkim nie szkodzić. Płyńmy na księżyc. Chyba raczej polećmy. A właśnie, że nie. Popatrz, tam jest. Na środku jeziora. Co robisz? To, co się zwykle robi na księżycu. Nie śpisz już? Od dawna. Wiesz, że odkąd się ostatnio widzieliśmy, przybyło ci 27 blizn? Liczyłaś? Mhm. Czasem tak mam. Dopłynęliśmy na księżyc? Nie pamiętasz już? Takich rzeczy się nie zapomina. Właśnie. Mówisz to tak, jakbyś chciała zapomnieć. Nie. Na pewno tego nie zapomnę i na pewno niczego nie żałuję. Ale muszę sobie to poukładać w głowie. Sama. Szani, zaczekaj. Zanim pójdziesz, mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Tak? Chodzi o Olgierda. To dość tajemniczy człowiek. Mam wrażenie, że jego historia jest bardziej skomplikowana, niż mi się wydaje. Mogłabyś dowiedzieć się o nim czegoś więcej? Jasne, nie ma sprawy. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Geralt.
Nowigrada strach nocą wychodzić. Żeby się śledzik lepiej uleżał. Co oni wyprawiają? Bawią się. Duże dzieci. Masz dzieci, Geralt? Nie mam. A, prawda. Zapomniałem, że wiedźmini są bezpłodni. No nie patrz tak na mnie. Powiedz lepiej, co cię tu sprowadza. Pozdrowienia od Witolda. Rozmawiałeś z nim? Nie wierzę. Nie tylko rozmawiałem, ale i spełniłem twoje życzenie. Jesteś ciekaw, co macie do powiedzenia? Wykonałem zadanie. Witold wybawił się za wszystkie czasy. Twój brat przez cały dzień zażywał zabawy. Jak za dawnych czasów. Powiedzieć każdy może. To nic nie kosztuje. Masz jakiś dowód? Mam. Pismo Witolda. Bez wątpienia. Dobrze się spisałeś. To wszystko, czy masz coś jeszcze? W następnej kolejności zamierzam zająć się domem Borsowina. W takim razie baw się dobrze.